Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie. Witam się z nami bardzo serdecznie w Dark Souls Remastered! Z tej strony Jack i lecimy dalej na eksplorację zagubionego Izalitu. Kto wie, co uda nam się odnaleźć w tej miejscówce? Jedno jest pewne, bez tego pierścienia, który zdobyłem pod koniec ostatniego odcinka, nie ma szans, abym przeżył takie przechadzki. Dobra, czy tutaj coś jest? Chyba nie bardzo. Tego też nie zniszczę oczywiście, więc... Ale w ogóle tego mógł to wejść. A, no bo oczywiście mogę, tylko muszę użyć mózgu, oczu i dostrzec przejście. Okej, mamy... Tak, dobra, teraz jesteśmy w zagubionym Izalicie. Czy zagubionym Izalif? Nie jestem pewien dalej, jak to się odmienia, ale chyba Izalicie mi się wydaje, bo jestem... bo jest wiedźma z Izalitu, a nie wiedźma z Izalif. Więc raczej da się, można tak odmieniać. Kurde, gdyby nie większość tych korzeni, to by się tutaj nie dało poruszać w ogóle. Lećmy tutaj. Super. Dalej mnie nurtuje jeszcze kwestia, czy jestem w stanie się dostać do Azylu Nieumarłych. Po raz kolejny, ale to raczej jest kwestia do sprawdzenia w kapliczce. Ej, ale nie, chyba nie chcą mnie atakować, widzę. No chyba, że po prostu jeszcze mnie nikt nie widzi. Czy tam nikt, żaden z tych stworów mnie po prostu jeszcze nie widzi. Jest to możliwe. Tak, zwykła skrzynia. Dusza wielkiego bohatera, coś nowego. Nie, nie chciałem chwalić słońca. Wielka dusza legendarnego bohatera, który dawno temu stał się pustym. Użyj, aby zdobyć olbrzymią ilość dusz. I co, 15, 20 tysięcy, coś takie? No, wiedziałem. Jaki prędko nie dostał obrażeń? Dwa razy z rzędu. Znowu? To już chodzi o chamstwo. Dwa tysiące dusz za zabicie tego? To jest żart? To coś nie jest warte 2000 nawet. 10, być może, ale na pewno nie 2. Skpina. Jakby za coś takiego było tylko 2000. Tutaj dochodzimy do tego miejsca z przedmiotem, jakim jest bliźniacze człowieczeństwo. Okej. To się mnie podoba akurat. Tutaj pusto. Tędy tu przeszedłem i chyba muszę zeskoczyć na dół, czy... Nie, 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 nie cofam. Chociaż nie, mógłbym się cofnąć. Nie, nie, bo ja stamtąd przeszedłem. To nie jest cofanie się, to jest progres. Tutaj pusto, znaczy wróć pusto. Tu jest ściana, a nie pusto. Tu jest też ściana. Tu jest znowu ten...
ten kloc. Jest kolejna ściana. Jezu, jak to coś jest wytrzymałe? Ty, a dać jeszcze gwóźdź, bo chyba sobie nie postukałeś wystarczająco mocno. Dobra, ja tam wracam, widzimy się zaraz. Dziękuję. Oto moje dusze. Okej, okay, tam jest chyba przejście, oczywiście bronione przez kij wie ile jeszcze tych durnych cholerstw. Tam przy okazji się przeszedłem za tamten korzeń, były dwa boskie błogosławieństwa, to już tak wspominam. Okej, okay, czy ja jestem w stanie jakoś je ominąć? Wątpię, a też nie widzę tutaj przejścia. Tu się da chyba wejść, ale nie bardzo wiem... po co? A nie, jednak się nie da. Teraz żałuję, że nie mam łuku przy sobie, co nie? Dobra, spróbujmy wykorzystać... włócznie duszy. Gówno wykorzystam, bo to nie ma takiego zasięgu. Zwróćcie mi jego uwagę, to najważniejsze. Po nóżkach obcinamy pazurki, najwyższa pora. Tu mnie prowadzi ta cała akcja z tym demonem stonogi. Zabiję go i jestem tutaj. Tak, gdzie ja? Dobra, nie, okej. Okej, 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 po prostu jestem kierwa ślepy. Ale o tym się już zdążyłem przekonać wielokrotnie. Dobra, czy jednak muszę iść tędy, bo tu jest ten cholerny korzeń, dzięki któremu mogę wejść wyżej. Ajajajajajaj. Dobra. Jak pójdę tędy, to gdzieś trafię. A, dobra, to jest jedyna ścieżka. To nieważne. Słyszeliście to takie om, co nie? Nie wydawało mi się, że coś tu słyszę. O, znowu słyszałem. Co, plecków się zachciewa? Swoich nie czujesz, to cudze chcesz poczuć. Nieładnie. No i dalej tam, i dalej idę do przodu, tym częściej słyszę to cało. Znowu. Ciągle nasłuchuję tego, nie? Duża dusza dzielnego wojownika, okej. Okay. No nie, znowu to... Dobra, weźmy to sobie na start, żeby dostał od razu w pysk. Gdziekolwiek go ma w sumie.
Ale zakładam, że pysk to raczej ma właśnie na górze. Bo dość ochoczo mnie do niego tam wrzuca. Te mim, widać cię. Ej, ale zajebisty glitch. Dym, 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 dyryryn. Tyry, tyry, tyryryryn. Dym, 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 dyryryn. Aż cię prosi o taką muzyczkę, no. Dobra. Pośmieszkowałem, no to... Idziemy dalej. A, idziemy do niego, okej. Okay. Tyn, tyn, tyryryn. Pyryryryn. Dyrym, dyrym, dyryryryn. Dusze moje są. Tereperererererem. Jezus Maria. No, parodiować to umiem, na pewno. Ale z jak dobrym skutkiem, to już oceniam wam. Zostawiam wam do oceny. Okej, okay, czy ja tam byłem? To jest dobre pytanie, bo się powoli gubię w tych ruinach, nie? O! O, jest mgła, jest ziomek! O! O! Chciał... O kurde, chciał użyć tych dwóch czarów, które ja mam, czyli tych czarów chaosu. Katalizator Izalit! Czy tam z Izalitu? Nie, tak, 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 tam byłem, tam byłem. Dobra, po pierwsze poproszę leczanko. Po drugie chcę sprawdzić ten katalizator. Katalizator Izalit. Demona i Izalitu jest. Tak samo wytrzymałe. Demona jest... No ma, robi większe obrażenia, jest troszeczkę cięższy. Ale... ale w sumie tego nie mogę ulepszać, a to być może będę mógł. Katalizator Wiedźmy z... Uuu, samej Wiedźmy z Izalitu, stworzone lata temu, w czasach, gdy jej córki były nadal ognistymi wiedźmami, lecz jeszcze obce im były płomienie chaosu. Nim na świecie zaistniała piromancja, różdżki te były podstawowymi narzędziami czarodziejów. Dziś jednak nikt już nie wie, jak z nich korzystać. Okej, uuu, proszę, i nawet lepszy od mojego. Proszę, proszę. No to chyba to wiem, na co będę zmieniał, to chciałem powiedzieć. Dobra, ale to dopiero przy ognichu, żeby to jeszcze ulepszyć ewentualnie. Przecież mi czekaj, czy ja mam to ulepszone, ten katalizator? Nie. A no dobra, to sobie zmienimy go od razu, czemu nie? Wow, ej, jakie to jest długie. Wyobraźcie sobie, że macie dziecko i dziecko widzi coś takiego. Przecież to jest trauma normalnie, chyba do końca życia. Okej, okay, to jest zwykła skrzynia. A w niej? Ognisty bicz chaosu. Trzecia piromancja chaosu. Jaką mam na podorędziu? Mam wielką kulę ognia chaosu, burzę chaosu i... bicz, ognisty bicz chaosu. Sztuka płomienia chaosu, który... pochłonął Wiedźmę z Izalit i jej córki, smaga wrogów ognistym biczem chaosu. Ognistym biczem włada najstarsza z cór chaosu. Czyli kto? No, raczej nie była to Quelaag, bo chyba ona tego... Jeszcze co nie do pytania, czy ona to wykorzystywała. Musiałbym sobie wypróbować te piromancje, żeby to zobaczyć. W działaniu, a potem mogę twierdzić, czy Quelaag była najstarsza, czy nie. Oho, boss. Jak nic. Dobra. YOLO. Juhu! Nią, 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 nią. Rat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 a. Oho. Łoże chaosu, co jest do jasnej cholery? Tam dwa punkty! Tam trzeci na dole. To sobie będzie mi tak chciało smagać tylko?
Mogę tu wejść? Mogę! Dobra! Let's go, let's go! Poważnie? Zniszczyłem to turlaniem? Okej... Okay. Robi się dziwnie. Chyba trochę niebezpieczniej. O nie! Okej... Okay. Tego się nie spodziewałem. Ja pierdzielę, ale chamskie. Dobra, widzimy się zaraz. Dobra, jestem już w trakcie zjazdu do Łoża Chaosu. Oj, coś mi się wydaje, że to był chyba jeden z najbardziej z... Okej, okay. Zapisało progres. To jestem akurat zadowolony z tego. Dobra, muszę uważać jak chodzę. Się mi wydaje, że na drugą nóżkę będzie chciał robić to... To samo. Zajebiście. O, okej, okay. chyba dość przypadkowo uniknąłem smagnięcia właśnie. Po mordzie. Miał tak iść na okrętkę, żeby się dowiedzieć, że muszę iść centralnie. Okej, mogę zablokować te smagnięcie. No bynajmniej tą zwykłą łapą, nie? Jak będzie z tą... Au, nie będzie z tą ognistą. Broni się zaciekle. Broni się zaciekle. Fni! Okej, okay, drugie zniszczone. Spalone, czy co to ja tam z tym robię? Co, druga łapa? No oczywiście. Niepewno wygląda to nawet fajnie, ale jednocześnie też trochę creepy. Dobra, wielkie leczonko proszę. O, świetnie. Jeszcze mi tego brakowało. Pewnie walnij se z góry, tak żebym cię nie widział. Dwa razy, okej. Okay. You fucking serious? Nie wiem, na kiedy się wyleczyć! Okej, okay, podejście trzecie w takim razie. Okej, okay, podejście trzecie i miejmy nadzieję, że ostatnie. Wow, ja podziwiam ludzi, którzy speedrunują tę grę i przechodzą ją bez ani jednej śmierci, bo na tym przeciwniku to musi być chyba... O, zajebiście! To musi być chyba jakaś masakra, żeby to coś przejść bez zgonu. No i gdzie teraz się podłoga zawali, no? No. No musi tutaj zawalić się, na pewno. Jest, dobra. Ja teraz muszę sobie wyczuć moment. Żeby mnie to nie smagnęło. Don't let your kids watch it. Okej, po raz siódmy przekraczam tę ścianę. Z mgły zjeżdżam sobie w dół jakiejś świątyni, która jest teraz domem dla tego całego Łoża Chaosu. Może uda mi się w końcu wskoczyć do tej dziury tak, żeby nie zginąć. Czyli za czwartym razem już by się to udało, gdyby nie fakt, że po prostu jak idiota dałem się zepchnąć. A, miałem tarczę podniesioną. Dlaczego mi zabrało damage? Czy zadało obrażenia i zabrało damage? A! A, tak czułem, że będzie smagać. Jest! Udało się! Dobra, to już będzie koniec.
Tak, wejdź do środka, już będzie bezpiecznie. Mam nadzieję. Tak, już nic nie zrobi, dobra. To pijemy. Idziemy wykończyć to w końcu. Ej, wy tak poważnie? To jest mój przeciwnik? Dusza władcy. Ognisko powstało w miejscu, ciekawe. To był mój przeciwnik? Taki robal? Dobra, za chwilę przejmy te... Córa Chaosu, to jest ta. To jest przy ołtarzu... Przy ołtarzu, Boże, widzę ołtarz Greyflorda pod spodem mój przy ołtarzu. To jest przy... W Królestwie Quella. Ja słyszałem, że to jest Quellama. Bo gdzieś była taka wspomniana. Myślę, że to właśnie jest ona. Ale dobra, wróćmy do... wróćmy do kapliczki Firelink. O proszę, Zygmeier w końcu stąd zniknął. Czyli być może już jest już gdzieś na dole w Anor Londo. W nowym Londo, sorry. A raczej w jego ruinach. Powiesz coś? Oh, I'm sorry. Sometimes I... Nie. Nic nie mówi. A szkoda. Fram znowu sobie śpi. Ej, mordo, wiesz, że byłem w Izalicie? Strasznie tam ogniście. Oh, hello there. Why? What spectacular pyromancy? Tell me about it. I have never seen anything like it. Why, yes, of course. Thank you for sharing. I'm still an able pyromancer. I shall locate him myself. I'm in your debt once again. What? Czekaj. O jakim pyromancie teraz gadaliśmy? Pyromancer's flame is... To się na pewno o którejś z tych piromancji chaosu, ale o której konkretnie? Co mogę zmodyfikować, czemu nie? Oj, okej, okay. To było akurat ostatnie. Goodbye then. Come back if you find anything new. To ja właśnie, a propos piromancji. Wytestujmy sobie ten bicz. A jeszcze naprawię wyposażenie. Którego nie naprawiałem w ogóle podczas tych moich wojaży w tej weftę. Znaczy właściwie ciągle w jedno miejsce tak naprawdę. Dobra, dostrojenie magii. Zamiast magicznej broni. Nie, w dół, piromancy są niżej. Ognisty bicz chaosu, ale to zajmuje dwa miejsca. Dobra, to zamiast włóczni duszy coś sobie to weźmiemy. Ognisty bicz chaosu. Ale właśnie, ognisty bicz chaosu, czyli może gdzieś jeszcze mogę zwykły ognisty bicz znaleźć. 80 użyć. Okej. Okay. Płomień piromancji, zobaczmy jak to wygląda. No, nie do końca takiego efektu się spodziewałem, ale okej. Okay. W ogóle mam wrażenie, im bardziej chyba ulepszam ten płomień piromancji, tym bardziej on się goreje jakby w mojej dłoni. Thank you for sharing. I'm still an able pyromancer. I shall locate him myself. I'm in your... Dobra. Te, Framp, wstawaj! No, I'm fine. Well and wide awake. Do not treat me like an old withering snake. Zabiłem kolejnego posiadacza duszy. Co teraz? I am pleased to see you well. Is it something urgent? No ty mi powiesz. O, grudki mogę dawać, widzę, fajnie. The beings who possess the... Nie, on ciągle tym samym. Dobra, sprawdzam. Very well. Then... Tak, dobra.
Chciałem mieć pewność, ale tak, to jest dokładnie to samo, co mogę zrobić, używając po prostu ogniska. Tylko to jest ta trochę bardziej obrzydliwa część, bo dosłownie daje mu się połknąć. Ale nie, odpocznij. Ofiaruj duszę. Nie, jeszcze nie. Póki co teleportujemy się do Anor Londo, bo właśnie w Anor Londo, a raczej gdzieś tam na górę i dalej, jest mój kolejny cel. Myślę, że do ruin Nowego Londo udamy się kiedy indziej. Chociaż w sumie... Może by teraz do Darkroot się udać? Zresztą no, i tak muszę iść do ruin Nowego Londo, bo pewnie tam jest ten ostatni boss, którego muszę pokonać. Ale wydaje mi się, że najpierw będę musiał jednak odwiedzić ogród Darkroot. No właśnie. Nie ma strażnika, nie można rozpalić ogniska. To jest ten drobny ból. A propos tego, że niestety musiałem zabić tę strażniczkę, bo przez to właśnie nie mogę rozpalić tego ogniska i mogę tylko i wyłącznie się teleportować do niego, ale już nie z niego. To troszkę boli. Ale kurde, o co chodzi tutaj z tymi typami? Wszędzie było ich pełno, nagle zniknęli. Oni też byli wszyscy iluzjami, czy jak? Plus jeszcze gdzieś to na pewno da się walczyć z tym całym Gwendolinem. Tylko ja nie mam bladego pojęcia, gdzie on się może znajdować. No, na pewno jest... No, gdzieś tam jest na pewno. Ale gdzie konkretnie? Very good question. No, ale to przyjdzie mi obadać innym razem. Tutaj już jest odblokowane przejście. O, dziku, witaj! No chodź. Ej, ale nie tak dosłownie. Posmakuj chaosu. Całkiem ci z nim do twarzy. O, serio? Dusza Gravelorda Nito. Dusza Łoża Chaosu Matki Demonów. Dusza Łoża Chaosu i Matki Wszystkich Demonów. Ta dusza została znaleziona u zarania Epoki Ognia. Wiedźma z Izalitu próbowała stworzyć z duszy kopię pierwszego płomienia. O, bitnie. Ale zamiast niego powstała wypaczona istota chaosu i ognia. Jej moc stworzyła kolebkę życia, z której zrodziły się wszystkie demony. Jej potęga wystarczy do nasycenia naczynia władcy. Okej, czyli wiedźma z tą duszą eksperymentowała i stworzyła właśnie te łoże chaosu, które nasycone płomieniem chaosu pochłonęło ją, jej córki, poza Quelaną i Quelag, które no uciekły. Tak? Bo z Quelag walczyliśmy i stała się takim dziwnym potworem. A Quelana jest... no jest tym. Jest tam obok, jak chyba dowódczyni przymierza, czy coś takiego. Może to jest Quelan? Już nie jestem pewien nawet. Ej, no serio? Pewnie weź mnie, walnij znowu w kozi róg, no. No zrób mu tego backstaba, Chryste! Haha, zdążyłem! O, jak nie da się ostrzem, to wal błyskawicami niczym Zeus. Hełm dzika... Szablokłego, poważnie, zdobyłem hełm tego czegoś. Let's try it. Hełm dzika szablokłego. No, wygląda interesująco. Obcięta... Aha, to jest cała głowa, okej, dobra. Obcięta głowa w pełni opancerzonego szablodzika, zabrana przez jego zabójcę na dowód zwycięstwa. Bogowie uczynili podobnie z głową starożytnego smoka. Po włożeniu na głowę może służyć jako zaskakująco dobra ochrona.
Zobaczmy. 26, 5, 4, 4, 30. No nie, nie, nawet na pierwszym levelu ten set z Norlondo, tego rycerza Norlondo jest lepszy od tego dzika, więc nie ma bata, żeby to zmienił. No, dzik numer 2. Pierun! No, no nie, wstawaj, 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 Chryste! Jezu, jakie to jest irytujące, nawet nie jest trudny przeciwnik. Tylko że to durne skalowanie się obrażeń mi tak bije. Ja pierdzielę. Jedyny plus tej sytuacji jest taki, że te dziki się nie odradzają, bo już byłyby trochę zbyt irytujące jak na mój gust. Jak poleciał. O, jak trafił. Jak on mi przerwał ładowanie tej błyskawicy? Dobra. I 1000 dusz za to. Jeszcze tu było ognisko, nie wierzę. Dwa razy zginąć w tak głupim miejscu. Dobra, pytanie, czy ja tu mogę się teleportować? Niestety nie. To nie jest lokacja, do której mogę się teleportować. A szkoda. Wielka szkoda. Dobra, to jest winda, to jest oczywiste. Zobaczmy, gdzie mnie to zaprowadzi. O co chodzi z tymi skrzydłami na tym hełmie? To mnie trochę zastanawia. Wow, co, z nimi co jest nie tak? Co mi tacy skrystalizowani? Oho, super, kolejny golem widzę. Przykro mi, nie udało ci się. O, kryształowy prosty miecz. Fajne obrażenia z doskoku. Ale moje rozległe są lepsze. Ej, no nie chciałem tak celu zmieniać. Momentalnie. Co ten odpieprzasz, że tak się zapytam? Gość jakieś okendensy odwala na środku tego i strzela do mnie strzałami duszy. Archiwa książęce! Proszę! I to jest zwykły typ, co jest najlepsze. Godzina nagrania, ale dość dużo jest do wycięcia, więc mogę sobie to na spokojnie pominąć. Okej, ten jest one-shotowany, jak dostanie błyskawicą. Troszkę nie wyszło. Dusza dzielnego wojownika.
Interesujące. Tyle ksiąg, tyle informacji. Ciekawe, coś takiego kryją. Może informacje, co się stało z tymi ludźmi, że wyglądają... Czy wracz, przepraszam, już z tymi nieumarłymi, że wyglądają, jakby ktoś ich wsadził do ciekłego azotu i oblepił kryształkami, jak na Wigilię. I nie wróć jak na jasełka. Sorry, pomyliłem święto. Czy słuchajcie, jasełka to święto? Chyba tak. Tam jest ktoś. Albo coś. Dobre pytanie. To jest... zwykła skrzynia. Migoczący tytanit. Spoko. Okej. Okay. Leczonko z Afriko. Ale kurde, już zużyłem 6 butelek Estuso. Czy tam właściwie 6 użyć tej butelki, a nie samych butelek, bo butelkę to mam tylko jedną. Po prostu zwiększam jakby jej pojemność, rozpalając ognicho. I tak dalej, i tak dalej. Nie, okej, okay, to był zwykły test przeciwnik po prostu. Ale jak się fajnie echo ciągnie. Minimalnie za szybko. Dobra, co ja się tak patyczkuję z nimi ciągle, zaraz mnie rozwalą i będę potem się wkurzał. Bo z własnej głupoty dam się zabić. Okej, okay, kolejna skrzynka. A, nie tym razem. Tym razem to mimik. Ale ja niestety nie mam chyba tego kryształu, co nie? Znaczy, Jezu, kryształu. Nie kryształu, tylko tego. Talizmanu Lloyda. To trzeba sobie radzić inaczej. No, ale miecz jest równie skuteczny. Kryształowa rycerska tarcza. Okej, okay, czyli... coś, no, jest to na pewno coś nowego, bo miałem wcześniej rycerską tarczę, a teraz zdobyłem kryształową. Dobra, opis jest identyczny, czyli tylko kryształ jest... o wiele bardziej stabilna. No, ale no dobra, o wiele bardziej, troszeczkę. No, ale jest o wiele mniej wytrzymała, więc sorry, nie zamierzam tego zakładać. Stary, był widać cień. I nie orła. To fuj. Kolejny migoczący tytanit. Tutaj widok na całe Anor Londo. I nie tylko. Słoneczko. Nie no, wysoko jesteśmy w tych archiwach. Ciekawe, czy da się wejść jeszcze wyżej. No, najwyraźniej się da, bo mamy tutaj kolejną dźwignię. Ja już mam godzinę 6 nagrania. Myślę, że warto będzie już przerwać. Tylko zobaczę jeszcze, gdzie mnie to zaprowadzi. Okej, okay, to są kryształy czy jakiś grzyb? Bardzo dobre pytanie. What? Czemu ja... co? Czemu ja mam takie kopnięcie z zapaleniem? Coś tam nie robią to wielkich obrażeń, ale... skąd?
Czekaj, czekaj. Czy to przez ten pierścień? No nie no, bo ta zbroja nie może mi dawać czegoś takiego. Ten tym bardziej. No to musi być przez ten pierścień, no bo tylko to może mi coś takiego dawać. O kurde. Zdążyłem, dobra. Dwa migoczące tytanity, spoko. Jedna włócznia tylko. Jezu, co to tyle... Czemu to jest tyle tych kryształów? Mgła? Dobra, wolę nie stracić tych dusz, które mam, więc może lepiej założę ten pierścień ofiary. Kurde, ten rzadki pierścień zostawiłem w skrzyni. Dobra. Seth Scales! Co?! Ale że już?! Oj, fajna muzyczka gra. Ej, że co?! Co jest?! Ej, w ogóle mu damage nie zadałem! Aha! I co? Co jest? Okej. Okay. Dobra, super. Dobra, i stracimy człowieczeństwo. Okej, okay, dobrze. Czyli ja mam klon. Czyli. Co ja mam z tym klon? Widziałem, żeby znaczy klon. Okej, okay, mamy ognicho. Zamknięte. Znowu ten ziomek. Trzech takich. Okej, okay, nie spodziewam się walki z Sefem. W sensie, no, okej, okay, domyślałem się, że będziemy musieli z nim walczyć, ale nie spodziewałem się walki tak nagłej. Ale widzieliście, dostał strzałę prosto w pysk z tej włóczni błyskawic. Było to widać. No, to było zbyt oczywiste, żeby nie miał tego klucza. Sprawdźmy jego opis na sam koniec. Boże, w kluczach, szukaj, w kluczach. Otwiera więzienie w wieży archiwów. Klucz do celi wieży archiwów, księcia. Wieża archiwów, niegdyś przechowująca cenne księgi i listy, stała się więzieniem, gdy Seth oszalał. Wężoludzie strzegący więzienia nie znają wartości tego, co się tam kryje. W piwnicy wieży wiją się błędy po prowadzonych tam straszliwych eksperymentach. Okej. No, to było do przewidzenia, że oto... Nie zgadnę, to są te błędy, tak? One uciekają? Czemu one uciekają? Aha, bo te biegną. Dobra. To wiecie co? To ja może lepiej zamknę drzwi i odpocznę przy ognichu. No i dobra. To jest, myślę, odpowiedni moment, żeby zakończyć, bo jesteśmy w jakimś totalnie innym miejscu. Nawet nie wiem, w którym miejscu na mapie bym się teraz znalazł. Ale to jest nieważne. Okej, okay, niby walka z Sefem, ale w sumie nie. No bo dostał w pysk, ale w sumie nie. To było widać, było na pasku, że dostał obrażenia, ale nie zeszło mi nic z paska.
Co jest dla mnie troszeczkę dziwne. Bo jeszcze nie było bossa, który by tak... Coś, no dobra, są dwie opcje. Albo on miał mega regenerację, albo był niewrażliwy, albo po prostu miał tak wielki pasek życia, a mam nadzieję, że to nie jest to ostatnie. Ale nic to. Ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale, w którym będziemy eksplorowali archiwa książęce. Do zobaczenia. Cześć.